A oto jeszcze jedna informacja związana z polskim duszpasterstwem w Kanadzie. 14 kwietnia w Bazylice Katedralnej w London odbyła się uroczysta konsekracja nowego biskupa, księdza Józefa Dąbrowskiego ze Zgromadzenia Księży Michalitów. Mszę świętą koncelebrowało blisko 30 biskupów i ponad 100 kapłanów. W uroczystościach uczestniczyli licznie przybyli wierni z diecezji London. Pasterska posługa oznacza troskę o wspólne dobro diecezji, a w istocie o dobro Kościoła powszechnego, zaznaczył podczas homilii ksiądz kardynał Thomas Collins. Metropolita Toronto dodał, że insygnia pasterskie są oznaką publicznej misji biskupa i jego odpowiedzialności za innych. Biskup jest więc poprzez Ducha Świętego pasterzem Kościoła Bożego. Jego misja nie może być mierzona miarą świecką. To Bóg powierzył mu urząd pasterski, jaki biskup otrzymuje poprzez sakrę, co symbolizuje pastorał. Biskup wie także, że pomimo słabości sam Bóg jest z nim w każdym dniu, by umacniać go i prowadzić w odpowiedzialnym pełnieniu misji. Ksiądz kardynał Thomas Collins zwrócił uwagę, że posłudze biskupiej zawsze towarzyszyły różne wyzwania. Dziś w niektórych częściach Kościoła takimi wyzwaniami są krwawe prześladowania, a tych coraz częściej dopuszcza się państwo islamskie. Chrześcijanie jako współcześni męczennicy są wyrzucani ze swoich domów, mówił ksiądz kardynał Collins. W naszej części świata te niebezpieczeństwa też są widoczne, tak jak oczywista jest przemoc widoczna w innych rejonach Kościoła. Wartości ewangeliczne są dziś kwestionowane przez sekularystyczny świat. Wielu polityków neguje dziś wolność sumienia. Tu w naszym kraju, w naszej prowincji, prawo do życia nie jest zabezpieczone od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Zagrożona jest rodzina, młodzi ludzie kończący studia zagrożeni są bezrobociem. Trzydziestego 1 stycznia papież Franciszek mianował polskiego michalitę biskupem pomocniczym jednej z największych diecezji anglojęzycznych w Kanadzie. Ksiądz Józef Dąbrowski nie kryje swojej radości z nominacji. Nie spodziewałem się takiej nominacji, jestem zaskoczony, jestem wdzięczny, że po prostu otrzymałem taki zaszczyt. A chcę przede wszystkim pozdrowić wszystkich wiernych, którzy łączą się z nami duchowo. A chcę również pozdrowić tych, którzy nie mogli przybyć, moich parafian z Wysokiej Szczyrzowskiej, moją rodzinę i tych wszystkich, którzy składali mi życzenia z całego świata, ale nie mogli przybyć, bo jednak jest daleko. Także jestem wdzięczny Bogu, że po prostu wybrał mnie i będę starał się służyć Bogu jak najlepiej. Ksiądz Józef Dąbrowski urodził się w 1964 roku w Wysokiej Strzyżowskiej.